Podniebny łowca. Znowu on. Co on kombinuje? Dostałeś dane. Działamy. Przyjąłem. Wlatujesz w chińską przestrzeń powietrzną. Podaj swoją narodowość, identyfikator i cel misji. Natychmiast zmień kurs. Nie słyszę. Nie udawaj, że nie rozumiesz. Skoro słowa nie działają, spróbujemy inaczej. Szlifuję angielski. Może wziął korepetycję. Kontynuuj. Mogą za nami latać, aż nauczę się chińskiego. Uwaga! Sam się prosiłeś. Pilnuj go. Gdzie ten drugi? Wlatujesz w chińską przestrzeń powietrzną. Ktoś tu będzie się uczył chińskiego. Polubiłaś gościa? Jest słodszy od ciebie. Latasz jak na jednym filmie. Więcej powagi. Jesteśmy żołnierzami. Podniebny łowca, tu Red Shore. Misja ukończona. Nadlatują dwa niezidentyfikowane myśliwce. Co planują? Nic dobrego. Bandyci na 12. Jednakowy pułap. Namierzyli cię. Rób unik. Przesadzili. Daj im nauczkę. Nie widzę go. Obserwuj radar. Jest, ale tylko jeden. Do zobaczenia w przyszłym wcieleniu. Na 6 odpalaj flary. Zrzucamy zbiorniki. Czas spadać. Tak szybko? Podobało się? Człowiek czuje, że żyje. Wypadało się odwdzięczyć. Woody, pilot, pseudonim łowca. Południowe wejście za 25 metrów. Sterownia, wschodni ruch. Musisz iść naokoło. Ja wlecę przez okno i polecę prosto do celu. Otwieraj te drzwi. Skończyłeś? Nie poganiaj mnie. Ktoś idzie. Zatrzymaj go. Jak? Za późno. Do zobaczenia w następnym wcieleniu. Nic ci nie jest? Niestety nie.
Wyłącz alarm. Wyprowadź mnie. Uciekaj. Wyjdź przez magazyn. Nikogo tam nie ma. Powaliło cię? Nie widziałeś psa? Mówiłem o ludziach. Miałeś zdobyć informacje, a nie psa. Batu i Gao Yuan, sierżanci. Ostatnio nie uratowaliśmy wszystkich. Pozostałych trzymają w budynku zagrożonym zejściem lawiny. Za silny wiatr. Nie damy rady. Trzymaj się. Uważaj. Widzę ich. Ile czasu do zejścia lawiny? Na górze mocno pada. Masz około 5 minut. Schody zawalone. Nie mamy warunków do lądowania. Unoś się w miejscu. Zaraz wracam. Misja jest najważniejsza, ale pomyśl czasem o sobie. Nie możesz tak ryzykować. Będzie co będzie. Gdzie jesteście? Odezwijcie się. Tutaj, ratunku. Drzwi się zacięły. Ani drgną. Cofnij się z dzieckiem. Do tyłu. Schodzi lawina, pośpiesz się. Najpierw dziecko. Trzymaj się. Budynek długo nie wytrzyma. Zejdź niżej. Wychodzimy. Przyjąłem. Szybciej. Leć. Zhao Yali, pilot. Latam już od 30 lat. Kiedyś, tak jak wy dzisiaj, patrzyłem, jak poprzednie pokolenie bohaterów żegna się z przestworzami. Nigdy nie sądziłem, że kiedyś sam stanę na tej mównicy. Ale niebo zawsze czeka na nowe maszyny i nowych pilotów. Czas przekazać pałeczkę.
Przychodzi mi to z trudem, bowiem niebo było świadkiem oddania i odwagi mojego pokolenia. Każda smuga na nim to ślad po żołnierzu. Deszcz chcesz? Nie. Dziś w łóżku na pewno będę słyszał głos operatora. Czy jestem wspaniały? Tak. A wy? Też jesteście? Tak. Zgadza się. Jesteście nawet lepsi ode mnie. Gdy na was patrzę, zdumiewa mnie nie tylko wasza odwaga i umiejętności, to co robicie i w jaki sposób myślicie, ale też fakt, że potraficie zespolić się z maszyną. A ponieważ jesteście lepsi ode mnie i przywykliście już do sukcesów, muszę was ostrzec. Bądźcie gotowi również na porażkę, bo tylko w niej żołnierz może odnaleźć swą godność. Nauczcie się okazywać niebu szacunek. Tylko wtedy udźwigniecie spoczywającą na was odpowiedzialność. Baczność. Spocznij. Na miejsca. Żono, dziękuję ci za cierpliwość i wsparcie przez te wszystkie lata. Na zawsze pozostaniesz moim prawdziwym niebem. Trzy, dwa, jeden, uśmiech. Robimy selfie. Gotowi? Trzy, dwa, pan Luto Przystojniak. Patrzcie, jak wyszło. Pan Lu świetnie wygląda. A gdzie uśmiech? Nie widać? Ja Li strasznie wyładniała. Nie twoja sprawa. Prześlij mi jej fotkę. Masz ją żywą na dole. Poważnie. I chyba na ciebie leci. Odbijam w lewo. Działaj. Lepszej szansy nie dostaniesz. Dlaczego mam wrażenie, że jesteś idiotą? Twój los w twoich rękach. Zjedz coś. Mnie już wystarczy. Zaraz wracam. Ale ten czas leci. Tyle lat minęło, a ty jeszcze wyładniałaś.
Gdy słuchałem, jak śpiewasz, poczułem, że znów mam 18 lat. Wiesz, że rozłąka w trakcie służby, niezależnie jak długa, niczego nie zmienia? Nasza więź... Kim jesteś? Woody. Nie pamiętam. Chodziliśmy razem do jednej klasy. Nie kojarzę. Śpiewałaś tę piosenkę na zakończenie roku. Prawda? Miałaś czerwoną sukienkę. Tak było. I ktoś rozsmarował ci tort na twarzy. Kto? Ja. Właśnie. Cześć, brachu. Yali, to ty. Co u ciebie? Kopela. Nauczyłem cię wszystkiego, a ty nadal obrażasz kobiety. Zatwierdzono twoje podanie. Wpadnij przed misją. Żona chce się pożegnać. Oczywiście. Co pan będzie teraz robił? Latać można na wiele sposobów. Dron to też samolot. Jeszcze tego nie starłeś? Kiedy podjąłeś decyzję? Jakiś czas temu. Nie wiedziałem, czy mnie przyjmą, więc milczałem. Misje zagraniczne. Nawet się nie skonsultowałeś. Nie jesteś moim przełożonym. A kim? Traktuję cię jak brata. Przyjaźnimy się, odkąd skończyliśmy szkołę. Wszystko przemyślałem i chcę innego życia. Znajdziesz sobie skrzydłowego. Nie każdy się do tego nadaje. Byliśmy najlepsi. Pożałujesz tej decyzji. Najlepszy może być tylko jeden. Ty nim jesteś. Znowu to samo. W takich duetach jeden jest bohaterem, drugi pomocnikiem. Jak ty i Yali. Minęło tyle lat, a wy nadal nie jesteście razem. Nie zmieniaj tematu. Jeśli jesteś moim bratem, zrozumiesz. Co robicie? Czas się zbierać. Idziesz? Zostaję. To twoja chwila. Podniebny łowca to tajna jednostka. Ma za zadanie podnieść efektywność naszej armii. Jesteśmy elitą. Pokonani nazywają nas taranem. Wstępując do tej jednostki, zrzekacie się rang i wszelkich benefitów. W zamian weźmiecie udział w niebezpiecznych misjach i podejmiecie ogromne wyzwania. Tutaj możecie liczyć tylko na siebie nawzajem i na śmierć. Ale możecie się jeszcze wycofać. Gadanie. Wybrano was spośród najlepszych. A ja wezwałem was tutaj, by osobiście dokonać kolejnej selekcji. Cenię sobie waszą pewność siebie i dumę. Cieszy mnie widok waszych nieugiętych spojrzeń, ale chyba jedyną przyjemność sprawi mi poddawanie was najcięższym próbom. Nazywam się Ling Baifeng i dowodzę dywizjonem Podniebny Łowca.
Robi wrażenie. Ma przetrwać trzecią wojnę światową. Następne 3 kilometry pokonacie pieszo. Wchodzicie na teren tajnej bazy. Jeśli myślicie, że nie podołacie, zawróćcie. Pamiętajcie, to miejsce nie istnieje. Dokumenty? Mogę zabrać to zdjęcie? Tak. Ale telefon i portfel zostają. I tak się tutaj nie przydadzą. Dostałem to w jednostce. Z której jesteś? Powiedz. Torba z przydziału, odporna na wodę i piach. Wiem. Książki są schodami ku oświeceniu. A e-booki windą. Coś jeszcze? Nie. Co to jest? Na katar. Też chcesz zatrzymać? Pilot śmigłowca Jiao Yali, sierżant Batu, sierżant Gao Yuan, Woody, zdobywca Złotego Hełmu. Wyróżnienie w akademii, walka wręcz i materiały wybuchowe. Niesprzyjające warunki pogodowe. Jestem pewien, że przejdę wszystkie testy. Będę najlepszy. Zostanę najlepszym pilotem. Jestem specjalistą od myśliwców. Zdobyłem... To ty uczestniczyłeś w ostatniej misji na morzu? Powiem skromnie, to była pestka. Nawet nie warto wspominać. Dobra. Nie wiem do końca, co tu robię, ale każda sekunda spędzona na ziemi jest dla mnie stratą czasu. Kiedy otrzymam pozwolenie na start? Teraz. Poradzę sobie. Dam radę. Link, ty draniu. Ćwiczymy przetrwanie. Zostałeś strącony na terytorium wroga. Masz dotrzeć do punktu zbiórki. Systemy nawigacji włączacie tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Wtedy namierzy was oddział ratunkowy. Najważniejsze? Nie dajcie się złapać. Oddział, zgłoś się. Słyszymy cię. Jestem na S1H45. Po wylądowaniu pilot utrzymuje ciszę radiową, by nie dopuścić do wykrycia przez wrogie jednostki. To najczęstsza przyczyna niepowodzeń. Facet zniknął. Widzę jego sygnał. Nadajnik, z którego był wysłany. Nieźle. Jak oni mnie namierzyli? Biorąc pod uwagę współrzędne skoku oraz ich prędkość, miejsce zbiórki powinno być gdzieś tutaj. Dlaczego biega tam jak kretyn? W prawdziwej bitwie już by poległ. Nie wiedziałem, że Złoty Hełm to oznaka szaleństwa. Coś kombinuje. Ha 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 ha
Czego? Wystarczy. Lecę do punktu zbiórki. Mam nowe współrzędne. Wyświetl trajektorię sygnału. Tak jest. Przybliż. Jeszcze. Pisał nadajnikiem. Południowe Nanshan. Dotarłem. Jestem najlepszy. Kolego! Lubisz biegać. Naliczyłem 3 błędy. Po pierwsze, porzuciłeś sprzęt. Po drugie, zostawiłeś ślady. Po trzecie... Sam zobacz. Dostaliśmy z dowództwa. Niezły pomysł. Oszukujecie. Musisz mieć oczy z tyłu głowy. Witamy w oddziale. Ręce do góry. Dobra robota, Yali. Zgodnie z wytycznymi, dopóki cię nie zidentyfikujemy, uważany jesteś za wroga. Też chciałeś się zabrać, co? Czyste niebo i świeże powietrze. Raj na ziemi. Dobrze wam radzę, weźcie się z Yali do roboty. Nie zmuszajcie mnie do podjęcia kroków w tej sprawie. Już niedługo sam dorobię się dzieciaka. Nie bądź zazdrosny i przestań tęsknić. Chwileczkę. Wojna! Widzi mnie ktoś? Jesteś kolegą wujka Haoczena? Nie brutalna siła, tylko technika. Ha ha ha!
Ja Li. Ciężko cię złapać. Dałeś radę. Dlaczego wstąpiłeś do jednostki? Bo chciałem zostać lepszym pilotem. Tylko dlatego? Hao Chen, ty głupku! Żałuj, że się nie zapisałeś. Nie, to nie jedyny powód. Jasne. Nieważne. Lecicie, lecicie. Znajomy nazwał ten manewr kanapką. Muszę o nim pamiętać. Jest moim przyjacielem. Zna mnie lepiej od mojej dziewczyny. Mimo, że jeszcze jej nie mam. Jest moim skrzydłowym. A każdy dobry pilot musi dogadywać się ze swoim skrzydłowym. Koniec lekcji. Powodzenia. Ekscytujące zajęcia. Jesteś nie tylko pilotem, ale i nauczycielem. Sporo latałem. Mam doświadczenie. Ale jednego nadal nie rozumiem. Czego? Podobno byłeś świetnym pilotem. A nie rozumiesz prostej taktyki. Dlaczego wróg, który cię namierzył i miał cię już na widelcu, pozwolił ci skryć się w chmurach? Wasz kraj od dekad nie prowadzi wojny. A gdyby jakaś wybuchła jutro? Jesteście gotowi? Pytam hipotetycznie. Nie martw się. Miłego dnia. Siły powietrzne Mahbu.
Pomóż mi. Wsiadaj. Tato. Proszę, nie zabijaj jej. Nie ruszaj się, postrzelę. Puśćcie ich. Rozwalę go. Rzuć broń. Zabijcie go. Puśćcie ich. Chcesz ocalić więcej istnień? Rzuć broń. To nie jest twoja walka. Łowca w drodze. Zbliżamy się do celu. Przyjąłem. Są coraz bliżej. Zmień współrzędne. Macie nowy cel. Zostało 200 sekund. Nowy punkt. 5 km na C30. Przyjąłem. Ruszamy. Pośpieszcie się. Włącz naprowadzanie laserowe. Zostało 150 sekund. Cel potwierdzony. Przygotuj laser. Cel namierzony. Przyjąłem. Strzelam. Wyłącz naprowadzanie. Trening to wieczne wyzwania. Coś ty zrobił? Misja zakończona niepowodzeniem. Proszę o drugą szansę. Misja ukończona. Wracam. Dobry wynik. Prawie pobił pański rekord. Prawie. Musi się bardziej postarać. Widziałeś? Nadal się popisuje. Zakładnicy. Do ataku przyznała się organizacja Grupa Światła. Co z chińskim personelem lotniska? Nadal nic nie wiemy. Co mam powiedzieć generałowi? Prawdopodobnie zostali porwani.
Prawdopodobnie to twoja kariera wisi na włosku. Wymyśl lepiej jakąś dobrą wymówkę. Generale? Śmigłowiec został zestrzelony w trakcie rutynowej misji. Siły rządowe przyznały, że nalot na lotnisko Hara zakończył się fiaskiem. Mam już dość tragicznych wieści. Liczę, że przynieśliście dobre. Na tym lotnisku pracowało kilku Chińczyków. Zostali uprowadzeni. Utraciliśmy z nimi kontakt. Ostrzegam. To ostatni telefon. Macie 36 godzin na wypuszczenie naszego przywódcy. Inaczej spełnimy groźbę. Ja ciebie też ostrzegam. To nie są żarty. Nawet jeśli kontrolujecie silos, nie macie możliwości technicznych, by odpalić tego potwora. Czas ucieka. Babcia mawiała, że gdy zapłacze bogini góry szachowej, upadek narodu jest bliski. Natychmiast nawiązać połączenie z rządem Chin. Wszystko gotowe. Nazywam się Conil Rahman i jestem odpowiedzialny za bazę lotnictwa wojskowego. Jako żołnierz potwierdzam, że są w posiadaniu kodów startowych i klucza do rakiety balistycznej o zasięgu 1500 km. Nie zbliżajcie się. Zakładników trzymają przy silosie. Zaginęło 37 osób. 9 to Chińczycy, w tym 2 dzieci. Najprawdopodobniej wpadli w ręce terrorystów, którzy żądają uwolnienia kapłana, uważanego za przywódcę grupy Święte Światło. Stoi on za kilkoma dużymi atakami terrorystycznymi i został pojmany w Mahbu 4 miesiące temu. Baza sił powietrznych Mahbu jest w rękach terrorystów. Rząd oficjalnie poprosił Chiny o wsparcie lotnicze dla swojej operacji ratunkowej. Daj terroryście palec, zażąda całej ręki. Dostaliśmy proste wytyczne. Połączona operacja antyterrorystyczna. Kto ze mną leci? Woody ma najlepszą średnią spośród wszystkich kursantów. Wydaje mi się jednak, że nie powinniśmy go wybierać, bo jeden z zakładników to jego były skrzydłowy. Mamy tylko asystować, a nie brać udział w operacji. Obawiam się, że emocje wezmą nad nim górę. Który pilot ma teraz dyżur? Ja. Ktoś jeszcze? Proszę o pozwolenie na udział w misji. Jestem żołnierzem, a oni nie dopuszczają emocji do głosu. Prosimy o pozwolenie na start. Udzielam. Utworzyć formację. Przyjąłem. Jak długo znasz Hao Chena? Zadałem pytanie. Poznaliśmy się w szkole lotniczej. Zawsze był twoim skrzydłowym? Jeszcze przed wstąpieniem do łowców. Czytałem raport z waszej misji. To świetny pilot. Poradzi sobie. Kapitan obrał kurs zgodny z sugestią komputera. Raport z drona. Przed wami dwa radary. Nie wiadomo, czy są pod kontrolą wroga. Zmniejszcie pułap i uważajcie. Przyjąłem. Uważajcie na radar. Nie widzę go na liście i działa o dziwnych porach. Przewidujecie problemy? Sprzęt Mahbu zawsze się sypał.
Udało się. Czas na pokaz siły. Potem od razu zwolnią mojego brata. Jesteśmy otoczeni. Lecą tu dwa chińskie myśliwce. Zdjąć je. Tak jest. Wszyscy na miejsca. Włączyli namierzanie. Odpalili pociski. Rozdzielamy się. Zmniejsz pułap i przyspiesz. Odpal flary. Wyrównaj. Nie ucieknę. Wykonaj manewr jak na zakończeniu roku. Podlecę od lewej. Co planujesz? Wykonuj polecenia. Zawróć. Jest tuż za tobą. Trafiony. Spadamy. Grom? Grom? Łowca, przerywam misję. Wracamy do bazy. Oceń zniszczenia. Grom, dasz radę wrócić? Mam zamglony wzrok. Nic nie widzę. Poszycie i stateczniki są uszkodzone. Oprócz tego jeszcze lewe skrzydło. Jeśli musisz, możesz się katapultować. Latam od wielu lat. Widziałeś kiedyś, żebym się katapultował? Poza tym jesteśmy poza terytorium Chin. Dam radę wrócić. Prowadź do domu. Pamiętaj, od teraz jesteś moimi oczami. Przyjąłem. Góra przed nami. Odbij w lewo. Wyrównaj. Tak, trzymaj. Nie w lewo. Odbij w prawo. Odbijam. Za szybko? Zredukuj na 75. Redukuję. Ustawiamy się do lądowania. Wypuść podwozie. Wypuszczam. 40, 30, 20. Teraz.
kapitanie. Kapitanie, proszę się trzymać. Rozdzielamy się. Odpal flary. Zmniejsz pułap. Odbij o 30 stopni. Co planujesz? Wykonuj polecenia. Prezydent czuje się zażenowany waszą niekompetencją. Zapewnicie bezpieczeństwo chińskim zakładnikom. Ich rząd nie pozostanie bierny. Wyjdziemy z tego żywi? Pewnie. Nie odważą się nas zabić. Już po nas lecą. Milczeć! On potrzebuje lekarza. Lepiej coś zjedz. Przed tobą długi dzień. Prześlesz wiadomość chińskiemu rządowi. Będę szczery, zaimponowałeś mi. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, wal prosto z mostu. Jak się czułeś po raz pierwszy, patrząc śmierci w oczy? Szczególnie, że kogoś zabiłeś. Czy to nie fascynujące? Nie. To obrzydliwe. Zrozumiałem, że żołnierz jest stróżem pokoju. Wyglądasz na dobrego żołnierza, jak ja. Zdradziłeś ojczyznę, a pouczasz mnie, jak być dobrym żołnierzem? Pochodzisz z miłującego pokój kraju. Nigdy nie byłeś na wojnie, nie poznałeś smaku cierpienia. Jesteś jak rozpuszczony bachor, współczujący uciskanym. To nie ja zdradziłem. To mój rząd zdradził mnie. Czas na ciebie. Twój kraj podjął złą decyzję i poniesiesz jej konsekwencje. Oficjalnie ostrzegamy rząd Chin, że jeśli ponownie wejdzie nam w drogę, wszyscy chińscy zakładnicy zginą. Czekaj. Udało się. Udało. Szczęścia z ciebie.
A jednak znów się spotykamy. Radzę dotrzymać umowy. Czuję wolność. Więźniu? Zabiłeś moją żonę w ciąży. Zasłużyłeś tylko na jedno. Wezwijcie karetkę. Widzi mnie ktoś? Jesteś kolegą wujka Haoczena? Nie ma tu nic dobrego do jedzenia, ani żadnych zabawek. Nie można pooglądać kreskówek. Nuda. Dwie godziny temu zestrzelono chiński myśliwiec. Jeden z pilotów jest ranny, a maszyna uszkodzona. Wywiad potwierdził, że armia Mahbu straciła kontrolę nad jedną ze swoich baz. Zbliża się termin wyznaczony przez terrorystów. Ponieważ ich przywódca został zastrzelony, nic nie powstrzyma ich przed zabiciem zakładników i wystrzeleniem pocisków. A one dolecą nawet do zachodniej granicy Chin. Musimy jak najszybciej rozpocząć operację. Ma być błyskawiczna i precyzyjna. Zakładników należy uratować bez wiedzy terrorystów. Nasz największy problem to dwa radary blokujące praktycznie każdą możliwą drogę podejścia. Ponadto terroryści ukryli gdzieś wyrzutnie rakiet. Mamy potężne wsparcie. Najważniejsze to przechwycić rakiety i umożliwić naszym myśliwcom dotarcie do celu. Radary pokrywają cały teren. Pozostawiają tylko 10-sekundowe okienko. Nasi piloci muszą w tym czasie pokonać przełęcz o szerokości 20 metrów, lecąc najwyżej 30 metrów nad ziemią. Po drodze miną kilka szczytów i wylecą po drugiej stronie łańcucha. To bardzo trudny lot, a co gorsza, musi się odbyć w nocy. Jeden błąd oznacza śmierć pilota i koniec misji.
Gdy unikałem ich rakiet, zauważyłem, że choć radar szybko reaguje, jest za wysoko ustawiony. Nasze najnowsze czujniki wykryją granice sygnału. Wyruszę o świcie, pokonam góry i ruszę do silosu. Gdy tylko się wzniosę, radar mnie namierzy. Wtedy mój skrzydłowy wykorzysta lukę i go zdejmie. Droga do silosu stanie otworem. Przywódca terrorystów zginął. Nie możemy już czekać na świt. Polecę nocą. Airbus 500 zmierza do celu. Oddziałem naziemnym pokierują Batu i Gao Yuan. Zhao Yali stanie na czele powietrznego oddziału ratunkowego. Skrzydłowym zostanie Jian Li, a pilotem Wu Di. Jakiś problem? Nie wiem, czy doszedł już do siebie. Bohater nosi swe blizny z dumą. Jeśli nim jest, poradzi sobie. Nie jestem wybitnym pilotem, ale do tego zadania nadaję się najlepiej. Już tam latałem, a to pomoże naszej misji. Niczego nie obiecuję, bo obietnice oznaczają, że osoba je składająca nie podejmuje ryzyka. Nasi ludzie cierpią. Za kogo mamy walczyć, jeśli nie za nich? Mam dziś zaszczyt stanąć przed oddziałem podniebnych łowców. Zostaliście wybrani spośród naszych elitarnych oddziałów. Pilotów, spadochroniarzy, techników. Ale od tytułów ważniejszy jest fakt, że jesteście dzielnymi, wykwalifikowanymi, honorowymi żołnierzami Chin. Chociaż dla niektórych z was to dopiero pierwsza bitwa, w waszych oczach dostrzegam ogromną determinację. Wyruszacie, by ocalić braci, a dla żołnierza to nie tylko obowiązek, ale i zaszczyt. Pokonajcie ich. Pokażcie im, że obrażając nas, dokonali najgłupszej decyzji w swoim życiu. Towarzysze? Bracia? Uważajcie na siebie nawzajem. Liczę, że wszyscy powrócicie cali i zdrowi. Za 10 minut startujemy. Hej. Ostrzegali przed silnymi turbulencjami. Uważaj na siebie, proszę. Obiecuję. Radar szybko cię namierzy. Przygotuj się na ostre uniki. Tak zrobię. W końcu już tam latałeś. Nie martw się. Wrócę. Wszystko w twoich rękach, chłopcze.
Airbus 500 nad celem. Podczas tej akcji musimy działać precyzyjnie, by zminimalizować zniszczenia uboczne i uszanować międzynarodowe granice. Nie wolno nam niszczyć instalacji Mahbu ani zaatakować jego mieszkańców, chyba że w samoobronie. Cały nasz sprzęt, oprócz wystrzelonych pocisków, musi powrócić do bazy. Chmura gotowy. Łowca gotowy. Za minutę wlecimy do strefy. To nie ćwiczenia. Denerwujesz się? A ty? Wysokość 75, wiatr północno-wschodni. Prędkość 10 węzłów, 30 sekund. Spokojnie. Dopilnuję, byś wrócił cały i zdrowy. Dzięki. Lepiej pilnuj reszty. Życzę powodzenia, bracia. Ukończcie misję i wracajcie. Dwóch na jedenastej, sześciu na dwunastej, dwóch z bronią. Oddział drugi, w waszym kierunku coś jedzie. Oddział drugi na pozycji. Oddział pierwszy na pozycji. Zagłuszanie sygnału włączone. Weszli. Ostatnie tankowanie zakończone. Rozpocząć fazę drugą. Za chwilę dolecicie do gór szachowych. Przyjąłem?
Wysokość 35 metrów, prędkość 78, dystans 0,8, cel za 30 sekund. Za chwilę wlecisz w zasięg radaru. Łowca niewykryty. Przeleciał. Za 15 sekund wyleci z przełęczy. Łowca niewykryty. Faza pierwsza zakończona. Czujnik. Działaj. Czysto. Gdzie Chińczycy? Gdzie? Wywiad się mylił. Zakładników nie trzymają w silosie. Opracować plan awaryjny. Wykryto wzmożony ruch na pobliskim lotnisku. Z wieży przesyłane są różne informacje. Chyba chcą poderwać myśliwce. Zmieniam kurs drona. Utrzymać formację. Włączam kamerę. Zakładnicy z silosu bezpieczni. Łowca, zgłoś się. Silos pusty. Możesz rozpocząć nalot. Zdejmuj. Skąd się tam wziął? Nie wiem. Pojawił się niczym duch. Szybko, ruchy. Dawaj. Cholera. Już po nas. Namierzony? Namierzyli łowcę. Trzymamy się planu. Przyjąłem. Atakuję źródło wiązki. Namierzyłem nadajnik. Odpalam rakietę. Radar został unieszkodliwiony. Oddział ratunkowy może ruszać. Przyjęłam. Włączcie naprowadzanie. Biegiem.
Niech żyje święte światło. Niech żyje. Łowca, zakładnicy nadal tam są. Nie strzelaj. Przyjąłem. Zostało im 30 metrów. 20. 10. Wal. Bomba poszła. Zabili kapłana. Wykiwali nas. Co się stało? Oszukali nas. Nie powinniśmy byli się z nimi układać. Przywódca nie wróci? Zrób to. Dotrzymamy słowa. Ruchy. Nie stawać. Tęcza 5 namierzył zakładników. Yali? Gdzie Hao Chen? Trzymają ich na lotnisku. Łowca, słyszałeś? Dostałem nowe wytyczne. Chmura będzie cię osłaniać. Przyjęłam. Oddział drugi, wracajcie do bazy. Ty pomóż zakładnikom. Chmura, pilnuj oddziału drugiego. Przyjąłem. Oddział pierwszy startuje. Na kolana. Dalej. Bierz dzieci. Gotowy? Tak. Puścimy to na żywo. Hao Chen, powinieneś wiedzieć, co planuję. Nie bójcie się. Mamy chińskich zakładników. Słuchajcie uważnie. Otwórzcie usta i zatkajcie uszy. Milcz. Zróbcie to. Zamknij się. Róbcie dokładnie to, co mówię. To nasza ostatnia szansa. Teraz. Cholera. Smażcie się w piekle. Sam się smaż. Za kontenery. Szybko.
Przerzutnia. Rozproszyć się. Zbiórka za 3 minuty. Dalej. Hoczen, to ja. Gdzie pozostali? Za mną. Rzuć granat. Granat. Dawać, tam są. Wyprowadź zakładników. Nie strzelaj. Ręce na kolana. Jestem zakładnikiem. Klękaj. Nazywam się Gerula Rahman. Sprawdźcie mnie. Siły powietrzne Mabu. Proszę za mną. Batu, wrócisz do domu. Strzelaj. Pomóż. Uwaga, niezidentyfikowany myśliwiec. Kto pilotuje J-10? Woody.
Przekaż mu, że mirażem leci facet, który to wszystko obmyślił. Łowca, słyszałeś? Uważaj na miraża. Przyjąłem. Zabierzcie zakładników do Chin. Przyjąłem. Wypuszczam flary. Nic już ci nie zostało, chłopczyku. Poświęciłem wszystko dla tej ziemi, a ty wchodzisz mi w drogę? Przegrałeś. Nie sprawdziłeś się jako żołnierz, a na pilota jesteś za słaby. Pozostajesz zwykłym terrorystą. Z żołnierzem nie masz nic wspólnego. Masz się za lepszego? Została ci jedna rakieta. Spróbuj mnie zdjąć. Będziesz patrzył, jak ich zestrzelę. I nic na to nie poradzisz. Żołnierzu, widzisz wschód słońca? Światło należy do nas. Nie mamy już flar. Będzie trzęsło. Gra skończona. Woody. 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 Gdzie pójdziesz po studiach? Tam, gdzie ty. Yali? Ludzie o czarnych sercach nigdy nie ujrzą światła. Co? Zgłoś się. Słyszysz mnie? Odbiór.
Masz chaotyczny tor lotu. Jeśli silnik się dławi, natychmiast się katapultuj. Słyszysz? Jesteś w stanie wrócić do bazy? Zrobiliśmy ci miejsce na lotnisku numer 13 przy granicy. Ostrzegali przed silnymi turbulencjami. Uważaj na siebie. Obiecuję. Radar szybko cię namierzy. Przygotuj się na ostre uniki. Nie martw się. Wrócę. Wybacz mi. Jestem ci winny przeprosiny. Od lat wszystko robię nie tak. Nie jesteś w stanie mnie zrozumieć. Nie wiem, co sobie myślałem. Dopiero z rakietą na ogonie zrozumiałem, co powinienem był powiedzieć już dawno temu. Mijają lata, a my zawsze będziemy razem. Chcę zostać z tobą na zawsze. Jak się nazywasz? Ja? Woody.
Nie ma pokoju bez poświęcenia. Film dedykowany bohaterom naszych przestworzy. Podczas misji Woody wykonał całkowicie idiotyczny atak w stylu kamikaze. To tak zwany skalpel i po raz pierwszy wykonano go w roku 87. Sami nigdy tego nie próbujcie. Bo uda się tylko wariatowi. Oto pierwszy przejazd linią szybkiej kolei, która połączyła Mahbu z Chinami. Linia ta jest symbolem przyjaźni obu krajów i otwiera nowy rozdział w ich współpracy. Cheers.
Wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio MR Sound. Tekst Michał Moszczyński. Czytał Jarek Łukomski.